Nie wiem, jaki rodzaj gry jest dla Was najlepszy, ale jeżeli gracie w coś bardziej wymagającego niż na przykład gra przeglądarkowa, no to na pewno potrzebujecie dobrej karty graficznej. Dzisiaj porównamy dwie karty, które różnią się bardzo mocno oczywiście progiem cenowym. No i przede wszystkim, która karta wyjdzie lepiej? Dostałem taki sprzęt. Czekajcie. Dokładnie. Tutaj mam cały sprzęt, a najważniejszą jego częścią jest oczywiście karta graficzna. Jest to karta graficzna RTX od Nvidia 2060 Super z podwójnym chłodzeniem wersji 7 od firmy MSI i właśnie dlatego, że ja tej karty nie używam na co dzień, bardzo chętnie ją przetestuję, jak ona sobie radzi w porównaniu do topowej, można powiedzieć, 2080 RTX TI. Tu oczywiście też mam kartę z Founders Edition, czyli tą taką najbardziej premierową, tą najbardziej podstawową, bez jakiegoś dodatkowego chłodzenia od firmy zewnętrznej. Tutaj już mamy z chłodzeniem od MSI. No i właśnie zobaczymy, jak to chłodzenie sobie radzi, czy jest głośne, wydajne. No i oczywiście, jak ten sam procesor graficzny 2060 Super radzi sobie w mniej bądź bardziej wymagających grach. Nie powiedziałem jeszcze, jakie gry będę testował. Mianowicie, wielu youtuberów czy streamerów robi testy na podstawie gier, które są bardzo popularne. I niektórzy tam sprawdzają o Fortnite, niektórzy PUBG, Niektórzy CS, Apexa i tak dalej. Natomiast to by było bez sensu, gdybym testował na grach, w które ja nie gram. Zainstalowałem sobie gry, które najbardziej uwielbiam czyli gry survivalowe. Gry, w których możemy zbudować małe bądź duże budynki, które zajmują właśnie mało bądź dużo pamięci, zarówno na serwerze, jak i zajmują tą pamięć, która szybciutko na komputerze musi odczytać całą mapę. Więc zobaczymy, jak w ogóle karta graficzna sobie radzi w tego typu rozgrywkach multiplayerowych. Także lecimy, wrzucamy gry, no i odpalamy. A jeszcze tak na marginesie, jeżeli chodzi o wejścia, wyjścia, to niczym się praktycznie nie różnią, zarówno tutaj, jak i tutaj mamy po trzy wejścia DisplayPort i jedno HDMI. A właśnie monitor! Dobra, poczekajcie, bo jest przypał. O, właśnie, bo taka paczka jeszcze. Fajny. 144 Hz, gamingowy monitor. Lecimy z tym. Gra mi się jak widzicie już ładuje, monitor od MSI też jest podłączony, a już Wam mówię pokrótce jak będzie wyglądał test. Przede wszystkim mam komputer i w tym komputerze pierw będę używał karty 2080 TI, a następnie wsadzę tą kartę, która przyjechała do mnie o MSI, czyli 2060 Super. No i generalnie porównamy w tych samych grach, w tych samych lokacjach mniej więcej, jak to się ma z wydajnością. No i zobaczymy, czy warto wydać jest kilka razy więcej pieniędzy, czy ta różnica będzie aż tak zauważalna. No i jeszcze macie tutaj stację kontrolną, na jakim sprzęcie jest to testowane. To będzie bardzo dziwny test, i chyba jeszcze nikt nie testował na tego typu grach, które ja właśnie dzisiaj odpalam. Jako pierwsza gra oczywiście klasyka gatunku survivalowego, czyli gra Rust, która niestety nie słynie ze zbyt dobrej optymalizacji. Umówmy się, większość gier survivalowych nie jest robiona przez jakieś wielkie studia, więc tutaj też nie ma zbyt dużo czasu i zbyt dużo pieniędzy, żeby to wszystko pięknie optymalizować. Ale jeżeli chodzi o RASTA, w zależności od tego, gdzie znajdujemy się, ilość zieleni, ilość drzew, ilość budynków, to też ma wpływ na to, co się dzieje na naszym ekranie. Ale tutaj na mojej karcie między 70 a 95 fps, na karcie 20-60 super bardzo porównywalna wartość, jeżeli chodzi o FPS-y. Co ciekawe, zauważyłem, że tutaj na karcie 2060 mam po prostu niższe temperatury. Kolejny tytuł może niezbyt się nadaje do tego testu, ale już jak nagrałem, no to go wrzucam. Seven Days to Die, znany tytuł oczywiście przez wielu fanów gier survivalowych. Niestety, od zawsze, kiedy pamiętam, optymalizacja kaput. Jeżeli chodzi o całą rozgrywkę, da się grać, natomiast czasami bywa bardzo złośliwie, jeżeli chodzi o płynność. Moja karta radziła sobie całkiem znośnie, ale gdzieś tam koło 60 FPS-ów. Natomiast karta 2060 Super też radziła sobie na granicy 60 FPS-ów, raz mniej, raz więcej, ale tak jak powiedziałem, zostawiam tą grę jako typową ciekawostkę. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć oczywiście gry Conan Exiles, jednej z moich ulubionych gier survivalowych, bo oczywiście oprócz PvP mamy także bardzo szerokie PvE. No i właśnie, z recji tego, że świat jest bardzo duży i otwarty, ta też gra ma swoje wymagania. Na pewno potrzebujemy dużo RAMu, ale też dobra karta się przyda. I tutaj akurat na mojej karcie 2080 Ti zaobserwowałem tak średnio około 80-90 FPS'ów. Natomiast na karcie 2060 Super, tfps FPS'ów było troszkę mniej, tak około 10 mniej, w zależności oczywiście od lokacji i czynności, którą wykonywaliśmy. Tutaj, podobnie jak w raście, temperatura na tej drugiej 2060 Super karcie była po prostu niższa. I to była kwestia czasami nawet 20 stopni. Na pewno jeżeli ktoś gra w gry survivalowe, to nie tylko te multiplayerowe, ale takie, które posiadają single player czy fabułę, na pewno słyszał o Green Hellu, czyli polskim deforeście, polskiej grze survivalowej. No i właśnie przetestowałem na karcie 2080 Ti, radzi sobie całkiem znośnie. Gdzieś około 115 fps w 110, natomiast cały czas płynnie bez żadnych ścinek, po prostu gra działa przyjemnie. Niestety karta potrafi tutaj osiągać temperatury około 85 stopni. Po przełączeniu się na kartę 2060 Super, tutaj mieliśmy przede wszystkim niższą temperaturę, a FPS-y troszkę porównywalne. Myślę, że tutaj różnica była też około 10 do 15 FPS-ów, w zależności od lokacji. Niestety lokacje niektóre dały mocno popalić karcie, bo tutaj już powyżej 90% zużycia karty no, miała co robić, na pewno się nie nudziła. Jeżeli nie słyszeliście o grze Grounded to niebawem pewnie usłyszycie, bo jeszcze nie miała premiery, ale już można w nią grać w Early Accessie. I tutaj mamy do czynienia z grą, która wykorzystała dosyć spoko nasze karty. 2080 Ti, czyli moja karta radziła sobie gdzieś pomiędzy 100 a 150 fps. Jeżeli chodzi o poruszanie się na zewnątrz, mamy tutaj fpsów dużo mniej. Natomiast w budynkach potrafiliśmy uzyskać bardzo fajne ilości. Temperatura tutaj na mojej karcie dochodziła do 85 stopni, ale po przełączeniu się na kartę 2060 Super, Mieliśmy do czynienia tutaj z niższą temperaturą, wykorzystaniem około 90%, a FPS-ów było też troszkę mniej, zauważalnie oczywiście, ale cały czas mieliśmy płynną rozgrywkę. No i na koniec gra The Forest. Gra legenda, zarówno uwielbiana przez youtuberów, jak i przede wszystkim graczy. Na takich średnich ustawieniach mieliśmy tutaj cały czas pomiędzy 110 a 120 FPS-ów. Jeżeli chodzi o przejście na 2060 super, na tych samych ustawieniach graficznych mieliśmy podobne temperatury, mieliśmy podobne wykorzystanie, no i też podobne FPS-y. Starają się też oczywiście znaleźć zawsze przy tym porównaniu podobne miejsca. Jeżeli było coś nad wodą, starałem się zobaczyć, ile w jednej karcie i w drugiej karcie. Na nad wodą jest tych FPS-ów. Jeżeli chodziłem po gęstej trawie, to zarówno na jednej, jak i drugiej karcie starałem się tutaj zrobić te ujęcia. Na koniec tylko zaznaczę, że przed przystąpieniem zarówno do jednego, jak i drugiego testu na karcie e, odinstalowywane były wszystkie sterowniki i instalowane od nowa właśnie te, które potrzebuje karta graficzna. Z informacji, które się przydadzą jeszcze każdemu graczowi, jeżeli korzystacie bądź planujecie zakupić gogle VR, no to wiedzcie, że ta karta jest tak zwana VR Ready, czyli Nvidia ma oczywiście grupę kart, która jest gotowa na przyjęcie technologii VR, podpięcie gogli, więc na pewno tutaj odpalicie sobie gogle wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo, Cyberpunk 2077, który już niebawem wyjdzie od polskiego studia, ma mieć też zaimplementowany tak zwany ray tracing, czyli właśnie ten efekt RTX-On, śledzenie promieni, ma, w cyberpunku, czyli też tak jak najbardziej taka karta jest e, przygotowana na to, żeby przyjąć tą technologię, żeby odpalić ją na waszym komputerze. No i ostatnia rzecz dla najmniejszej grupy odbiorców, czyli dla YouTuberów i streamerów, jeżeli korzystacie na przykład z takiego oprogramowania jak OBS. To możecie już od jakiegoś czasu korzystać dzięki np. technologii Nvidia, dzięki kartom Nvidia i np. w takiej karcie ze specjalnego kodeka, który się nazywa NVNC, i dzięki niemu zamiast procesor obciążać cały ten proces streamowania, nadawania czy nagrywania, możecie po prostu przerzucić na kartę graficzną i ona to potrafi. Nie będę oszukiwał, karta RTX 2060 Super oczywiście pod wieloma względami nie potrafi dorównać 2080 Ti. Natomiast, przede wszystkim, czym ona tutaj wygrywa, to jest ceną do jakości. Pamiętajmy o tym, że procesor też jest bardzo ważny i on może też blokować potencjał karty graficznej. Natomiast, do tej karty graficznej, myślę, że zdecydowanie nasza platforma wystarcza. Za cenę jednego RTX-a od Nvidia 2080 Ti dostaniemy na ten moment dwie takie karty. Po prostu jest ona o połowę tańsza. Oczywiście gdzieś tam w tych górnych biegach i przy maksymalnych ustawieniach e, ta karta nie będzie dorównywać 2080 Ti, natomiast myślę, że dla większości graczy, którzy nie chcą zbudować komputera za 20-30 tysięcy, bo niestety w tym momencie zakup karty graficznej to jest praktycznie największy wydatek naszego całego komputera. Wszystko podrożało, niestety, przede wszystkim karty graficzne. Na pewno największym plusem jest tutaj chłodzenie. Chłodzenie przede wszystkim jest otwarte. Mamy dwa wentylatory, które są bardzo wydajne, ale co warto zaznaczyć, ich kultura pracy jest naprawdę satysfakcjonująca. Są po prostu ciche. Dopiero gdzieś koło 90 bądź 100% wydajności naszego chłodzenia, wentylatorów było wyraźnie słyszalne z naszej obudowy, a tak poza tym na ustawieniach automatycznych spoko kontrola tutaj temperatury. Pamiętajcie o tym, że w opisie znajdziecie wakacyjne promocje, m.in. na taką kartę bądź też inne produkty OTMS. Także lato jeszcze się nie skończyło. Możecie jeszcze pograć w to lato, chociaż temperatura bardzo wysoka. Zadbajcie o to, żeby w waszym komputerze te temperatury też nie były zbyt wysokie. Kupcie dobrą kartę z dobrym chłodzeniem. Wszystkie informacje o monitorze, o karcie znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i wysokich FPS-ów. Cześć!